DD TVN jako program telewizji śniadaniowej przerabia codziennie cały zakres przeróżnych tematów. Jeden z dopiero co wyemitowanych materiałów dotyczących codziennych porad wywołał wielkie oburzenie widzów, którzy zarzucili stacji jawną manipulację. DD TVN każdego ranka gości w tysiącach polskich domów. W ramach kilkugodzinnego programu widzowie mogą inaczej oczekiwać wielu porad, które podawane są przez profesjonalistów. Jeden z takich bloków tematycznych spotkał się właśnie z niewyobrażalną krytyką ze strony sympatyków programu. Pojawiło się wiele głosów świadczących o tym, że widzowie poczuli się oszukani tym, co zobaczyli na swoich ekranach. Manipulacja w DD TVN. Widzowie biją na alarm. W ranach DD TVN można znaleźć kilka stałych punktów programu. Jednym z nich jest cykl Maluj się kto może, prowadzony przez Martę Gąskę. W ramach spotkań ekspertka porusza kwestię tego, jak w odpowiedni sposób dobierać oraz wykonywać makijaż. W najnowszej odsłonie prowadząca postanowiła doradzić, w jaki sposób makijaż może pomóc ukryć zmęczenie. Przede wszystkim wypada porzucić matowy podkład, a zamiast niego należy sięgnąć po rozświetlający. Podobnie należy postępować w przypadku pudru, co wpłynie na optyczne wygładzenie cery. Naturalnie, nie można zapomnieć o odstawieniu na bok wszelkiej maści ciemnych cieni do powiek, ponieważ dadzą one rezultat odwrotny do zakładanego. Najlepiej sięgnąć po cienie w kolorze ciepłego beżu bądź bladoróżowe. Nie zaszkodzi również odrobina błyszczyku w żywym kolorze, takim jak NP. Subtelny pomarańcz. Oczywiście powyższe rady były okraszone prezentacją na modelce. I to właśnie ten punkt programu wywołał najwięcej kontrowersji, ponieważ na krześle wizażystki zasiadła bardzo młoda, piękna kobieta, która ze zmęczeniem miała mało wspólnego. Widzom nie spodobał się taki wybór modelki, gdyż w dużej mierze stwierdzili, że porady nijak mają się do jej wyglądu. Trudno bowiem pokazywać ukrycie zmęczenia na twarzy młodej kobiety, po której wcale go nie widać. Marta Gąska niech zaprosi dojrzała kobietę z ulicy zmęczona pracą i życiem, a nie panienki dwudziestokilkuletnie, napisała oburzona internautka. Taką prezentacją, to oni mogą sobie podetrzeć tyłki. Po kobitce ani trochę nie widać, żeby była jakaś zmęczona. Na fotelu zdecydowanie powinna zasiąść jakaś ze 20 lat starsza babka, która ostatnie kilka godzin spędziła w ciężkiej pracy, dodaje kolejna osoba. Kit ludziom wciskacie, nic więcej, skwitował jeden z komentujących. Dobór modelki taki, że aż przyklasnąć. Zmęczyła się pewnie podnoszeniem filiżanki, albo wjazdem windą do studia, prześmiewczo skomentowała kolejna osoba. Więcej informacji, https://pikio.pl/widzowie-zarzucają-manipulacje-DDTVN/. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.